Dowodzenia. Na celowniku senatorów ustawa o limitach cen gazu. Posłuchajcie, co chcą w niej pilnie zmienić. A po wiadomościach gość Radia Z. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Minęła właśnie 8. Przystępujemy do roboczych ustaleń w sprawie umieszczenia wyrzutni w Polsce. To słowa ministra obrony, które tłumacząc na prosty język oznaczają, baterie Patriot z Niemiec jednak będą bronić naszego nieba. PiS ugiął się pod presją, ocenia były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Koziej. Głos opinii publicznej przeważył, że w końcu PiS się załamał i bierze te niemieckie Patrioty. Nie wykluczam też, że sami sojusznicy zaczęli dawać jakieś sygnały, bo to przecież była decyzja, która komplikowała funkcjonowanie tego zintegrowanego systemu obrony powietrznej. Minister Błaszczak przyznaje jednak, że z rozczarowaniem przyjął odmowę Berlina w sprawie rozmieszczenia patriotów na Ukrainie, co proponował rząd PiS. Wszystko, co istotne. Ustawa mrożąca ceny gazu do pilnej poprawy. Senat na razie w zaciszu gabinetów, ale jednak już pracuje nad zmianami prawa uchwalonego przez Sejm. Bo w obecnym kształcie taka rządowa propozycja, jak mówią politycy senackiej większości, jest nie do przyjęcia. Karolina Olszewska-Merk śledzi zakulisowe prace senatorów. Zgadza się. Karolina, co im się nie podoba i co chcą zmienić? Poszerzyć grono beneficjentów o mikro, małych i średnich przedsiębiorców, bo ci w rządowych przepisach także i tym razem nie zostali uwzględnieni. A przecież, jak mówi szef Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski, ich także dotykają, a często wręcz pogrążają horrendalne rachunki. W praktyce to oznacza możliwość upadku tysięcy małych i średnich firm, a przez to straty miejsc pracy przez wiele osób, które w tych firmach są zatrudnione. A do tego, jak mówi senator, dopuścić nie można, stąd prace nad istotnymi poprawkami do ustawy. Senat zajmie się przepisami na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. My nie czekamy już dłużej na rozmowę z gościem Radia Z. W studiu Bogdan Rymanowski. A gościem Radia Z jest Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu i wiceszefowa Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Jestem gotowy do debaty w dowolnym czasie i miejscu, panie prezesie. Będę czuły i delikatny, chociaż amnestii obiecać nie mogę. Napisał kilka godzin temu Donald Tusk. Kto namówił go na debatę z Jarosławem Kaczyńskim? Nikt go nie namówił na debatę z Jarosławem Kaczyńskim. Ja przypominam, jeszcze kilka miesięcy temu Donald Tusk zapraszał pana prezesa Kaczyńskiego na debatę. I jak zawsze prezes Kaczyński do takiej debaty nie staje, więc czekamy spokojnie. Co to znaczy, będę czuły i delikatny? No, bo w ostatniej swojej wypowiedzi prezes Kaczyński bardzo bał się tego, jak będzie wyglądała rozmowa z Donaldem Tuskiem. I wcale mu się nie dziwię, bo prezes odzwyczaił się od normalnych rozmów, bo gdyby był przyzwyczajony do normalnych debat z wyborcami, to jego spotkania, na które jeździ po Polsce, wyglądałby kompletnie inaczej. Wtedy by nabrał treningu, nauczyłby się spokojnie i swobodnie odpowiadać na pytania i nie bałby się rozmówcy. Więc takie zaklinanie rzeczywistości, że będę rozmawiał z Donaldem Tuskiem, jak Donald Tusk będzie taki łagodny, no Donald Tusk powiedział, będę łagodny. No tutaj trochę chodzi o coś więcej, bo Jarosław Kaczyński w tym wywiadzie dla Radia Wrocław mówił, że musiałby dostać sygnał od Donalda Tuska, że Donald Tusk nie będzie obrzucał go wyzwiskami, a także nie będzie dyskutował na tym, czy mówił w trakcie tej debaty, ile Kaczyński będzie siedział. Ale z tego co wiem, nigdy Donald Tusk nie obrzuca nikogo żadnymi obraźliwymi słowami, więc nie wiem skąd takie przekonanie u prezesa Kaczyńskiego. Ale już o osądzeniu polityków PiSu mówi bardzo często. W tym przypadku też Kaczyńskiego. Przepraszam bardzo, jeżeli posłuchamy, co mówi prezes Kaczyński na temat całej mojej formacji, a szczególnie na temat przewodniczącego, to rzeczywiście wypowiedzi premiera Tuska to są pieszczoty. Czyli oko za oko, ząb za ząb. Nie, tylko naprawdę Donald Tusk potrafi rozmawiać merytorycznie, potrafi rozmawiać z dużym poczuciem humoru i jest odważny w tych debatach, więc ja rozumiem, że prezes, ponieważ po tych jego wyjazdach w Polsce jest osądzany jako osoba, która boi się rozmowy, powiedział, dobrze, będę rozmawiał z Tuskiem, ale robi wszystko, żeby do tej rozmowy nie doszło. A co to znaczy w tym twicie Donalda Tuska w dowolnym miejscu? Czy na przykład w siedzibie telewizji polskiej też? Wie pan, jeżeli pan długo jest pan w tym zawodzie, wie jak wyglądają debaty. Debaty są wtedy świetne, kiedy wszystkie media mogą brać w nich udział, bo wtedy to się robi bardzo neutralny teren dla osób, które ze sobą rozmawiają. A pamięta pani marszałek ostatnią kampanię prezydencką? Po tej kampanii, którą przegrał Rafał Trzaskowski, mówiło się, że popełnił błąd, nie jadąc do Końskich. Ale Końskie to nie była telewizja publiczna, to była miejscowość. Ja mówię o takiej debacie w telewizji. Ja do telewizji publicznej nie chodzę i nie będę chodziła, dopóki nie wróci tam dziennikarstwo, nie wróci tam rzetelność i nie wróci tam
informacja. Czyli pani nie wyobraża sobie, żeby Donald Tusk poszedł, jeśli TVP zaprosi i na przykład Jarosław Kaczyński powie, że tylko tam. Donald Tusk powiedział, że w dowolnym miejscu on będzie decydował, gdzie ta debata będzie, czy przy nim jest zabrzeń, a na razie nie ma żadnej debaty, bo na razie przypominam, wiele miesięcy temu Donald Tusk zaprosił do debaty, powiedział, że chętnie porozmawia. Nie było odpowiedzi. Potem nagle na kilkanaście godzin przed jakimś programem w telewizji publicznej zaproszenie. Tak się nie zaprasza gościa do telewizji. No wyobraźmy sobie, że na przykład Polsat i Radio Z organizują taką debatę. Donald Tusk przyjdzie? Tak, pewnie, że tak. To dobrze, a kto może wygrać tą debatę? To ja wiem, kto ją wygra, bo wiem, kto potrafi rozmawiać. Jest pani pewna? Tak, jestem pewna. Debata to jest rozmowa, to jest merytoryka, to jest świadomość tego, że wie się, co się dzieje w kraju, w którym się mieszka i pracuje. I tutaj na pewno Donald Tusk da sobie radę. Tak jak Jarosław Kaczyński nie wie, co się dzieje w Polsce. Słuchając ostatnio jego wypowiedzi, mam wrażenie, że się zagubił. Czyli mówiąc tak realnie, wyobraża pani sobie tą debatę już teraz, czy raczej przed wyborami, jeśli do niej w ogóle dojdzie? Jeżeli pan mnie pyta dzisiaj, czy ja wierzę, że dojdzie do takiej debaty, powiem nie, ponieważ Jarosław Kaczyński do tej debaty nie przystąpi, że znajdzie 150 tysięcy powodów, żeby na nią nie przyjść. Ale gdyby była, to jestem w stanie sobie ją wyobrazić. Ale dzisiaj nie wierzę w to, że Jarosław Kaczyński odważy się i przyjdzie na taką debatę. Pani marszałek, czy należą się polskim piłkarzom jakieś premie, rządowe premie, nie mówię o tych z FIFA, za to, że wyszli z grupy na mundialu? To chyba nie chodzi o to, czy im się należą te premie, czy im się nie należą, tylko to jest kolejny przykład tego, że pan premier obiecuje, tak lekką ręką obiecuje pieniądze, potem robi się zamęt i pan premier się z tego wycofuje. No od premiera jednak wymagałabym tego, że jeżeli coś mówi, to te słowa mają jakieś znaczenie. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach, w naszej sytuacji, takie pieniądze dla piłkarzy to jest przesada. Ale nikt panu premierowi nie kazał takiej obietnicy składać. Zrobił to sam, więc pokazał się znowu jako polityk, który zbyt łatwo szasta pieniędzmi i na dodatek nie dotrzymuje słowa. A potem jeszcze, kiedy okazuje się, że to jest bardzo źle przyjęte przez opinię publiczną, strasznie kręci po raz kolejny. No mówi we wczorajszym wpisie, nie będzie żadnych rządowych środków. Ale na po premię. Ilu dniach wpisów? O tym też słyszeliśmy przecież nagrania, na których pan premier to obiecuje. No, potem słyszeliśmy, że to miało być nie dla piłkarzy, tylko dla młodych piłkarzy. No, kompromitacja przekazywania takiej informacji. Trzeba było powiedzieć, nie ma pieniędzy, nie ma nagrody. A poza tym, znając nasz budżet i wiedząc, że są obszary naszego życia społecznego, które naprawdę bardzo potrzebują pieniędzy, no trzeba je racjonalnie wydawać. Pani marszałek, wiemy już, że pensja członków tej nowej, jeśli powstanie komisji weryfikacyjnej, ma odpowiadać wynagrodzeniu sekretarzy stanu, wynosić około 10 tysięcy złotych. Czy wystawicie do tej komisji Wie pan, to jest bardzo śmieszne. Dlatego, że zapowiedziano, że powstanie komisja weryfikacyjna. Podobno to znamy, jak ona ma być skonstruowana. Podobno trafi to wszystko do Sejmu. Ale to, co na pewno wiemy, to ile będą tam zarabiać. No to po prostu jest niepoważne. Ja myślałam, że najpierw ustalimy, jak ona będzie wyglądała. Precyzyjnie określimy zakres pracy, a już wiemy o zarobkach. Czyli znowu chodzi o to, żeby były miejsca pracy. Ale wystawicie tam swoich ludzi, czy nie? Zbojkotujecie komisję? Na razie musimy dokładnie przeczytać. Musimy poznać zasady, bo samo hasło komisja weryfikacji na to jedno, a to, co PiS zawiera w swoich zapisach, to jest drugie. Trzeba to bardzo dokładnie sprawdzić. Jeśli powstanie taka komisja, jeśli tam wytypujecie ludzi, to jak pani myśli, kogo ona pogrąży? Czy PiS, czy Platformę? Bo tu chodzi oczywiście o wpływ lobbystów rosyjskich na polski system energetyczny. Ta komisja tak naprawdę niczego nie wyjaśni, bo przecież ta komisja nie powstaje po to weryfikacyjna, żeby jakąś sprawę wyjaśnić, tylko żeby znowić kolejny tasiemcowy serial w telewizji publicznej, w którym będą wszyscy przedstawiciele wysłani do tej komisji przez PiS atakowali Donalda Tuska. Nie boicie się tej komisji? Gdyby cokolwiek było przez te 7, za chwilę 8 lat, jakikolwiek dokument, jakiekolwiek sprawy, które by spowodowały, że można by było komuś z Platformy postawić zarzuty, zapewniam pana, że PiS zrobiłby to wiele razy. No dobrze, Nie było tam nic, ale ponieważ to oni mają problemy z wyjaśnieniem spraw
które się dzieją przez te ostatnie 7 lat, robią spektakl i robią taki teatr specjalnie po to, żeby telewizja publiczna miała tani, darmowy program. To skąd takie, a nie inne nastawienie Polaków? 49%, prawie połowa Polaków uważa, że rząd Platformy i PSL-u prowadził politykę sprzyjającą Rosji. To sondaż dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest 36% badanych. Czyli w przestrzeni publicznej jesteście jednak uważani za partię prorosyjską. Proszę pana, skoro przez ostatnie 7 lat, a nawet wcześniej, Prawo i Sprawiedliwość, a przez ostatnie 7 lat telewizja publiczna każdego dnia mówi o tym, że jesteśmy rosyjskimi agentami, to się utrwala. To kłamstwo jest powtarzane każdego dnia wiele razy dziennie. Ale przyzna pani, że te 50% to jest to więcej niż tyle i otrzymuje dzisiaj PiS. To kłamstwo. Tak myślą także ludzie, którzy są niezwolennikami PiS-u. Ale kłamstwo jest zaraźliwe. Kłamstwo jest wielką trucizną i to się dzieje. A jak możemy nazwać to, co się dzieje w ostatnich latach? Nawet to, że nie byliśmy w stanie przyjąć uchwały w Sejmie, uchwały uzgodnionej przez wszystkie kluby, dotyczące tego, żeby uznać Rosję za państwo sprzyjające terroryzmowi. To kto tego nie chciał? Kto tego nie zrobił? Kto kupuje węgiel z Rosji w tak wielkich ilościach? Jest naprawdę, gdyby było kiedyś możliwe, żeby naprawdę obiektywnie wyjaśnić, kto sprzyjał Rosji, kto z nią robił interesy, Prawo i Sprawiedliwość miałby bardzo poważny problem i kiedyś to będzie wyjaśnione, a ta komisja to tylko spektakl teatralny. Dobrze, to wobec tego przejdźmy do krótkiej piłki. Pani może tylko odpowiedzieć tak albo nie. Mogę milczeć jeszcze, są dwie możliwości, proszę państwa. Ale wie pani, jak milczenie w radiu wygląda. Ale jest silne. Strasznie. Cisza brzmi bardzo mocno. Jedna, dwie sekundy mogą zabić. Mogą, to prawda. Dobra, to zaczynamy wobec tego. Wciąż mi jest przykro, że partia postanowiła wymienić mnie na Rafała Trzaskowskiego w ostatnich wyborach prezydenckich. Tak czy nie? Nie. Nie? Nie. Nie ma pani żadnej urazy? Nie. Nie ze wszystkim się z nim zgadzam, ale zawsze robię i mówię to, co nakazuje mi Donald Tusk. Tak czy nie? Nie. Hasło 8 gwiazdek uważam za wulgarne i apeluję do naszych sympatyków, aby wobec PiS-u go nie używali. Tak czy nie? Nie. Powinni używać? 8 gwiazdek to jest 8 gwiazdek. Nie mam nic przeciwko gwiazdkom. Ale wie pani, o czym mówię? Pod tymi 8 gwiazdkami kryje. Każdy może mieć własne skojarzenie. Mówię o tym ja wiem, J ale i P. Każdy może mieć własne skojarzenia. Pan mnie pytał o gwiazdki. Teraz pytam o J i P. Nie. Tak czy nie? Nie. Nie powinno się używać. Nie powinno? Się używać takich brzydkich słów. Nie powinno się używać. Nie podoba mi się, że niektórzy posłowie w Sejmie zamiast merytorycznie dyskutować, kręcą filmiki na smartfonach. Tak czy nie? Nie podoba? Tak, nie podoba tak. Mi się. Jeśli Lech Wałęsa włączy się w naszą kampanię, na pewno wygramy najbliższe wybory. Tak czy nie? Wygramy, tak. Czyli Lecha Wałęsy wygramy. Więcej w kampanii Platformy. Wygramy wybory, tak. Małgorzata Kidawa-Błońska jest naszym gościem. Przechodzimy do internetu, na Radio ZPL, Facebooka, YouTube'a. Tam między innymi zapytam mojego gościa o senatora Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Dowhana. To jest gość Radia Z. To dobrze, to pociągnijmy wobec tego Lecha Wałęsy. Lech Wałęsa mówi tak. Układ mój z Kodem dobiega końca, zostało jeszcze 6 spotkań i oczywiście prawdopodobnie będzie przedłużony. Ale ponieważ ja lubię dużo pracować, więc włączam się teraz we współpracę z Platformą Obywatelską. Mówi Lech Wałęsa. Pomoże wam Lech Wałęsa? Każda osoba, która przyczyni się do tego, żeby mobilizować ludzi, do tego, żeby poczuli się, że w tych wyborach trzeba wziąć udział i że to są wybory o wielką stawkę, przyda się. A pamięta pani 2019 rok? Pamiętam różne rzeczy i pamiętam Lecha Wałęsę. Lech Wałęsa jest postacią nietuzinkową, ale mówię, każdy, kto znajdzie i przekona chociaż jedną czy dwie osoby, że warto być w tych wyborach, warto wziąć odpowiedzialność za Polskę, jest potrzebne. A wtedy w 2019 roku pomogło Platformie, czy nie? To był 2019, różne rzeczy się skłożyły. Lech Wałęsa się zmienił? Jest taki jak sam, jest osobą nietuzinkową, ale ja bardzo lubię Lecha Wałęsę. Pani, Lechu, prowadź Platformę. Platforma ma przywódcy, prowadzi nas Donald Tusk, ale mówię, każda osoba, która nam pomoże, jest potrzebna. Pani marszałek, większość Polaków uważa, że opozycja powinna wystartować jako jeden blok. Na przykład ostatnie badanie Super Ekspresu. Czy Donald Tusk powinien mocniej nacisnąć na Szymona Hołownię, na Władysława Kosiniaka-Kamysza? Co zrobić, żeby ten blok powstał? To znaczy, to prawda, bo ja jeżdżąc po Polsce, nie ma spotkania, na którym
sporo czasu nie jest poświęcone temu, czy będzie ta wspólna lista, bo ludzie wiedzą, że to daje szansę na pewniejsze zwycięstwo, na większy, na lepszy wynik, że to promuje jednak większe, daje szansę na więcej mandatów. Rozmowy trwają i będą trwały. Do wyborów jeszcze jest trochę czasu i do tego, żeby to powstało, bo trzeba cierpliwości i budowania zaufania. Więc te Właśnie, zaufania. Czy wy naprawdę chcecie tej jednej listy, czy to tak udajecie tylko? Czy sądzi pan, żebyśmy to robili, pracowali, przekonywali, gdybyśmy w to nie wierzyli? No dobrze, to konkretny przykład. Niedawno 5 posłów Koalicji Obywatelskiej nie poparło posła PSL-u Władysława Teofila Bartoszewskiego na wiceszefa Komisji Spraw Zagranicznych. Czy to jest działanie na rzecz jednej listy? Z tego, co pamiętam, to miejsce w Sejmie było przeznaczone dla posła Koalicji Obywatelskiej. I to nie było nic przeciwko panu Teofilowi. Absolutnie. Tak, absolutnie nie przeciwko pani marszałek. Ale to było miejsce z jego kandydaturę poparli posłowie PiS-u, poparła Lewica, poparła Konfederacja, tylko wy nie poparliście. Było to miejsce w umowach przeznaczone dla przedstawiciela Platformy, dla Koalicji Obywatelskiej. I nie jesteście w stanie ustąpić. Nawet tak kompetentnej postaci jak już pan Bartoszewski. Zdaje się, że pan Bartoszewski jest wiceprzewodniczący. Ja sprawa jest zamknięta. Ale to nie był błąd, ta dyscyplina partyjna, głosowanie przeciwko niemu. Nie było dyscypliny, ja nie nawet dowiedziałam się po fakcie. I na pytanie, dlaczego tak się stało, dowiedziałam się, że to było miejsce przeznaczone dla nas. Nie żałuje pani tego ruchu. Jest pan Teofil? Jest. Ja wiem, ale to jest też kwestia budowania zaufania wami. Ale wie pan, to w ten sam sposób, wiedząc, że jakieś miejsce jest przeznaczone, na przykład byłoby dla PSL-u, ja bym nie wystawiała tam z przedstawiciela Platformy. Czyli sam sobie jest winien, Bartoszewski. Nic. To jest sprawa zamknięta, to w ogóle jest taki drobiazg, że nie warto o tym rozmawiać. Okej, okay, to teraz zobaczymy, zapytam panią, czy to jest drobiazg. Senator Platformy Obywatelskiej Robert Dowhan ma zasądzone alimenty na dzieci, które powinien płacić byłej żonie, jednak wysyłając dla niej przelewy, w ich tytułach zamiast alimenty na dzieci wpisywał na przykład takie rzeczy: złodziej zawsze będzie złodziejem, na seks wakacje, czy wulgarne słowa na S i K. Czy sprawa, którą pisała Gazeta Lubuska, to problem dla was? Znaczy od pana się o tym dowiaduję, ale dla mnie niedopuszczalne są takie słowa, takie słowa do kogokolwiek, a tym bardziej do matki swoich dzieci i wysyłane jeszcze, to jest takie nękanie, poniżanie i obrażanie tej osoby. Dla mnie sytuacja niedopuszczalna. Robert Dowhan, pytany o tę sprawę, tłumaczy, że pisały przez niego emocje, rozżalenie, żal i pisał nie jako senator, a jako zraniony człowiek. Znaczy nawet i przeprosił za to w sądzie. Nawet zraniony człowiek powinien zachowywać się kulturalnie. Czy to jest problem w sensie takim, że powinny być jakieś konsekwencje wyciągnięte wobec niego, jako senatora Platformy? To już będą moi koledzy, którzy zajmują się dyscypliną i dobrym standardami zachowania, o tym decydować. Ja uważam, nikt nie ma prawa zachowywać się i używać takich słów w stosunku do drugiej osoby. Czyli przeprosiny senatora to za mało? Coś więcej? Mam nadzieję, że przeprosił i mam nadzieję, że przynajmniej wyraził raz akt skruchy i więcej takich rzeczy nie będzie robił, bo to jest po prostu obraźliwe w stosunku do kobiety. To jest rodzaj przemocy. A co z konsekwencjami wobec trzech posłów koalicji, Eugeniusza Czykwina, Bogusława Sonika i Ryszarda Wilczyńskiego, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu w sprawie Lex Czarnek? O nieobecności dwóch moich kolegów wiedzieliśmy, ponieważ to były poważne sprawy zdrowotne i tak się czasami składa, że nie można wyjść ze szpitala, czasami lekarze się na to nie zgadzają. Dotyczy to pana Czykwina i pana Wilczyńskiego? O ich nieobecności wiedzieliśmy. A pan Sonik? To będzie nasz rzecznik dyscypliny rozmawiał. A Donald Tusk o tym nie wiedział, bo był oburzony tą nieobecnością i zasugerował, że wyciągnie poważne konsekwencje. Znaczy, sytuacja jest bardzo poważna i jeżeli popatrzymy na statystyki, naprawdę nasi posłowie pilnują tego. Boją się Donalda Tuska? Nie, ale mamy poczucie, że nasz głos, każdy nasz głos ma wielkie znaczenie i musimy być w pełni zmobilizowani. Rozumiem sytuacje zdrowotne, bo to się zdarza i tego nie możemy po prostu wymagać, chociaż czasami wychodzą moje koleżanki czy koledzy ze szpitala na przepustkę i głosują, jeżeli lekarz pozwala. Poświęcają się. Nie poświęcają się, ale mają poczucie obowiązku. To teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Słuchacz
o NIK-u, tradycyjna polska wieś, ma takie pytanie do pani. Co pani jako poseł proponuje dzisiaj rolnikom? Proszę o 3 propozycje. Po pierwsze, dla polskich rolników bardzo potrzebne i ważne jest także, jak dla nas wszystkich, żeby były pieniądze z KPO. Uważam, że trzeba uwolnić ziemię i to rolnicy powinni decydować o tym, komu i jak sprzedają ziemię i żeby mogli budować większe gospodarstwa. I moim zdaniem trzecia, taka ważna sprawa, musimy popatrzeć jednak na to, co się dzieje z naszym środowiskiem, z tym, że Polska wysycha i trzeba pomyśleć, o czym mówiliśmy już dawno, zbudowanie takiej małej retencji, bo to może nas uratować. Krzysztof Bańcerowski, czy pani już znalazła program? Program, oczywiście, on nawet się nigdy nie zgubił. Wtedy zniknął, bo widocznie był bardzo pożądany przez kogoś, bo to był pierwszy egzemplarz. Ron Swanson, czy PO jest naprawdę aż tak oderwane od rzeczywistości, że uważa, że walka z klimatem to jest najważniejszy teraz problem Polaków? Jak macie zamiar wygrać tym wybory? To jest bardzo ważny temat. Proszę porozmawiać z młodymi ludźmi. Jeżeli ktoś ma teraz 18 lat, a wie, że za 20 lat, kiedy będzie w takim najlepszym wieku, nie będzie mógł oddychać, że nie będzie czystych rzek albo wyschną jeziora, to dla tych ludzi to jest realny problem, bo oni chcą także móc żyć tak jak my, cieszyć się życiem, a świat się po prostu umiera na naszych oczach, więc te działania są konieczne i to jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą musimy się zająć, bo oczywiście nie dotyczy to Polski za 5 lat, ale za 10-15 już tak. Czy dla poprawy klimatu mamy na przykład poświęcić swoje zamiłowanie do jazdy samochodem? No bo na przykład do 2035 roku... Nie będą nowe samochody. No właśnie, nowe. Z silnikami spalinowymi. Ale nowe, stare jeszcze będą funkcjonowały. Świat się zmieni. Czy wszystkich stać będzie na elektryki? To jest jeszcze odłożone w czasie. Tak jak kiedyś nie zakładaliśmy, że w ogóle będziemy jeździli samochodami. Świat się zmieniał. Stopniowo będziemy się musieli przyzwyczajać do czegoś innego. Przesiadamy się na rowery wszyscy? Bardzo byłoby to zdrowe, ale stopniowo, rozsądnie i nie straszmy, że czegoś nie będzie. Będziemy żyli dalej i mam nadzieję szczęśliwie, tylko że będzie czystsze powietrze, nie będzie wzrostu temperatury, nie będzie anomalii pogodowych. Łukasz Pol, jak pani skomentuje fakt, że CPK został wpisany do głównego szlaku komunikacyjnego Unii Europejskiej? Czy Platforma dalej się będzie upierać i jak wygra wybory, to zlikwiduje ten projekt? Na razie tego projektu tak naprawdę nie ma. No jest, jest realizacja. Na razie są osoby, które... Trwa wykupywanie ziemi. Właśnie nie trwa wykupywania tej ziemi. Ludzie, którzy całe swoje życie zainwestowali, budowali tam swoje firmy, swoje domy, nie wiedzą, co ich czeka, są w zawieszeniu. Jest to źle przygotowane. Jeżeli się robi tak wielką inwestycję, naprawdę trzeba to uzgadniać z mieszkańcami naszego kraju, trzeba to dobrze przygotować i nie może być tak, że ci ludzie są zawieszeni, a mamy na razie tylko osoby, które pracują jako urzędnicy, jako organizatorzy tej spółki, nic się nie dzieje, więc ja podchodzę do... Pamięta pani budowanie elektrowni atomowej przez Platformę? Ale nikogo nie wyłaszczam. Na początku też to była tylko urzędnicy, spółka. Ale... Jeżeli chodzi o CPK, mamy ciągle sprawozdania w Sejmie, były wysłuchania, rozmowy i naprawdę ta sprawa wygląda niedobrze. A pani zdaniem, trzeba z tego zrezygnować po przejęciu władzy, czy trzeba przeanalizować i podjąć decyzję? Na pewno trzeba przeanalizować i sprawdzić, bo możliwe, że potrzeba nam tak dużej inwestycji, ale ona nie może być budowana kosztem ludzi. Teściowa Tuska, którą rocznicę urodzin marszałka Piłsudskiego obchodziliśmy 5 grudnia? 155. Znakomicie. Ale tak musiałam powiedzieć. 1867. Kiedy Kuba Klus, kiedy Koalicja Obywatelska przedstawi punkt po punkcie, jak zamierza realnie walczyć z szalejącą inflacją? Pani ma pani szansę w tej chwili. Ale oczywiście wtedy, kiedy będziemy już rządzić, a nasze propozycje ale były... Ale teraz, ludzie chcą teraz usłyszeć, jak będziecie rządzić. Ale jak my będziemy rządzić, to będzie za parę miesięcy. My, co należy zrobić z inflacją? Mówiliśmy wielokrotnie, mówię o tym. Ale dzisiaj, gdyby pani miała powiedzieć ludziom, kochani, mamy taki pomysł, poprzyjcie nas, bo my zlikwidujemy inflację. Jaki to pomysł? Nie ma jednego pomysłu, ale mówiliśmy o tym, że trzeba na pewno to, co może pomóc, trzeba zamrozić raty kredytu na poziomie sprzed tych gwałtownych skoków. Mówiliśmy o obligacjach, żeby ludzie zaczęli oszczędzać, żeby oszczędzanie zaczęło się opłacać, bo nikt nie będzie trzymał pieniędzy w banku. To wystarczy?
to można zrobić tu i teraz, mając taką wiedzę, jaką mamy w tej chwili. No dzisiaj chyba będzie kolejna decyzja Rady Polityki Pieniężnej i prawdopodobnie nie będzie podwyżki. No więc właśnie. To dobrze czy źle? Czy trzeba to analizować, to prezes Narodowego Banku Polskiego. A pani, gdyby była na jego miejscu, co by zrobiła? Znaczy, gdybym była prezesem Narodowego Banku Polskiego, słuchałabym ekspertów i słuchała tego, co mówią ludzie, którzy się na tym znają. A ja mam wrażenie, że pan prezes, no, jeżeli my wiemy, jaka inflacja jest w tej chwili w naszym kraju, a my się dowiadujemy, że w budżecie jest pisana na dużo niższym poziomie, to znaczy, że my nie robimy dobrego budżetu. A czy nie jest tak, że już widać, że inflacja wyhamowuje? Na razie jeszcze... A spada produkcja? Minimalnie. To, to warto podnosić, czy nie warto tych stóp? Jak pani myśli? Chciałabym posłuchać ekspertów. Naprawdę, a nie robić tego... A co mówią pani eksperci dzisiaj? Że musimy bardzo racjonalnie wydawać pieniądze i oszczędzać. Czyli podwyższać, czy nie podwyższać? Stopy? Tak. W tej chwili, wydaje mi się, że w tej chwili dla Polaków byłoby za wysokie obciążenie finansowe. Czyli jednak wstrzymać? Tak mi się wydaje. Kolejne pytanie. Ale ja nie jestem ekspertem w dziedzinie. Jasne. Iwona Wilk-Dudek. Pan Sutryk, prezydent Wrocławia, do każdej spółki miejskiej powołał radę programową z sutym wynagrodzeniem. Czy członkowie tych rad powinni swoje apanaże przekazać na rzecz psychiatrii dziecięcej czy psychiatrii dorosłych? Nawet nie wiedziałam, że coś takiego się wydarzyło. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach naprawdę trzeba oszczędzać pieniądze. Czyli nie powinien powoływać tych ludzi... Tak mi się wydaje. Naprawdę nie powinni tak dużo dostawać. Ludzie powinni działać, pracować, za pracę powinni być wynagradzani, ale oszczędzamy. Naprawdę, jeżeli chcemy jak najszybciej wyjść z kryzysu, musimy racjonalnie wydawać pieniądze. Wolność to prawda, to wolność, to kolejny nasz słuchacz. Jakie rozwiązanie ma Platforma, aby rozbujać rynek nieruchomości, który padł za PiS-u i jak widać szybko się nie podniesie? No problem jest to, że rzeczywiście rynek nieruchomości stanął, ponieważ ludzie nie mają środków, żeby dokonywać zakupu, czy nie mają zdolności kredytowych, żeby brać kredyty. No nikogo nie stać na kupno mieszkania, żeby wziąć pieniądze. To są rzadkości. Ludzie muszą brać kredyty, a żeby brać kredyty, muszą mieć zdolność kredytową i muszą mieć pewność, że raty kredytów będą dla nich realne. Do zapłacenia. To, co się wydarzyło, moim zdaniem na długo zburzyło ten system, który działał w Polsce, bo jednak budowały się mieszkania, młodzi ludzie brali kredyty i byli w stanie te kredyty płacić. Jeżeli się płaciło 1500 zł kredytu, a w ciągu miesiąca trzeba płacić 3000, nie ma takich budżetów, które by były to w stanie znieść, a przecież były 4, 8, prawie dwukrotnie wzrosły kredyty. Więc trzeba po prostu doprowadzić do tego, żeby znowu Polacy mogli brać bezpieczne kredyty. Marcel Formela, jakie pomysły ma Platforma na niższe ceny energii? O tym mówiliśmy, że zresztą to się gdzieś już dzieje, mówiliśmy to, żeby w tej chwili ustalić na pewnym poziomie ceny energii, zamrozić je. To rząd to zrobił. Zrobił to trochę później na inne i powinno to być powszechne. Na pewno firmy i spółki, które te energie nam dostarczają, powinny jednak ograniczyć swoje zyski. To nie jest czas, żeby się bogacić na... A wie pani, co mówią prawnicy, eksperci? Kodeks handlowy jest jaki jest. Gdyby ktoś działał na szkodę spółki, mógłby zostać pociągnięty ale do odpowiedzialności. Ja nie mówię co z tego, tym zrobić? Ja, no tak, ale ja nie. Oni muszą dbać o to, żeby ta firma miała zysk. Tak, ale zysk i zysk. Jeżeli zysk rośnie 400 razy, no to coś jest nie tak. Czyli trzeba zadekretować wysokość zysku? Nie, trzeba działać przyzwoicie i uczciwie w stosunku. To nie są spółki prywatne, to są spółki w większości Skarbu Państwa i one powinny jako nasze spółki, nas obywateli, oczywiście pomnażać swój dolek, ale nie tylko i wyłącznie kosztem obywateli. Minister Błaszczak napisał, że z rozczarowaniem przyjął decyzję Niemiec o odrzuceniu wsparcia dla Ukrainy, dlatego Polska przystępuje do roboczych ustaleń w sprawie umieszczenia patriotów w naszym kraju i wpięcia ich w nasz system dowodzenia. Dobry ruch? Dobry, szkoda, że tak późno. Trzeba to było zrobić od początku i bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, a nie robić takiego nie wiadomo czego. Może trzeba było spróbować, no może jednak prześlecie te patrioty na Ukrainę, tam są bardziej potrzebne. Ale może także trzeba rozmawiać z naszymi partnerami z NATO. Ja rozumiem, że właśnie pod wpływem tych rozmów pan Błaszczak zmienił zdanie. To wróćmy jeszcze do tego pytania z krótkiej piłki. Jak pani z góry, prowadząc obrady, patrzy na kolegów posłów, to co sobie pani myśli ostatnio? Jest pani przykro? Znaczy jest pani bardzo, rozczarowana? Bardzo, jest pani wstyd? Bardzo zmienił się Sejm.
Mam czasami wrażenie, że posłowie nawzajem się w ogóle nie słuchają i bardzo często obrażają się. Ja uważam, że to nie, Sejm nie jest takim miejscem. Bardzo zmienił się ten język debaty w Sejmie. Jest gorzej, dużo gorzej niż... Pamiętam te słowa Andrzeja Lepera, że Wersalu już tu nie będzie. To były prorocze słowa, bo Wersalu w Sejmie już nie ma. I jeszcze rozmawiając, zastanawiałam się ja, i jak jestem na tych spotkaniach w Polsce, to ludzie potrafią sobie wyobrazić, że damy radę z gospodarką, damy radę zorganizować dobrze edukację, że to wszystko zrobimy. Ale wszyscy mówią, ale co zrobić, żebyśmy zaczęli się nawzajem szanować i nauczyli się ze sobą rozmawiać. I to, ja to widzę, ale widzą to Polacy. Mówi pani tak naprawdę o obu stronach sporu, czy tylko o jednej? Ja mówię o obu stronach sporu, chociaż ze wskazaniem na... No dobrze, ale prawda jest też taka, że posłowie Platformy nie są bez winy. Ale mnie, reakcja wywołuje kontrreakcję. No to się dzieje niestety i ja bym chciała, żeby wszyscy politycy zwrócili uwagę, że na to, jak oni mówią, jak się zachowują, patrzą także Polacy i powielają to w swoim życiu codziennym. Czegoś wymagasz od kogoś, zacznij wymagać od siebie. Tak, to jest oczywiste. A podobają się pani właśnie te historie, że posłowie chodzą sobie po sali plenarnej i filmują, tak, robią się takimi filmowcami? Czy to jest okej? Okay? No, teraz każdy chce być, każdy, kto ma telefon komórkowy, jest filmowcem i wszyscy starają się zaistnieć. Powaga Sejmu w tym wszystkim gdzie jest? Wie pan, robienie filmików najmniej odbiera powagę Sejmowi. To co najbardziej? Sejmowi najbardziej odbiera powagę to, że są łamane prawa i posłowie nie są traktowani jako posłowie, tylko jako dzieci w szkole i karceni. Powagę Sejmowi odbiera to, że robimy ustawy niezgodne z polską konstytucją. To odbiera powagę Sejmowi najbardziej. Te filmiki... Może to nie jest zręczne, ale skoro od dzieci w szkole wymagamy, żeby tego nie robili, posłowie nie powinni tego robić, ale to na pewno nikomu krzywdy nie robi. No tak, skoro nauczyciel prowadzi lekcje, no to chyba trudno sobie wyobrazić, żeby dzieci wychodziły na środek klasy i robiły filmiki. Dlatego mnie... Czyli co, posłowie zachowują się gorzej niż dzieci? Czasami. Czasami. A marszałek Witek, jak pani ocenia współpracę pani jako wicemarszałka i pani marszałek Witek? To jest dobra współpraca? Znajdujecie wspólny kobiecy język? Nie, w Sejmie nie ma czegoś takiego w prezydium Sejmu jak kobiecy język, ale są sytuacje, w których mogę z panią marszałek się porozumieć, ale są takie, w których nawet nie ma możliwości na rozpoczęcie rozmowy. Na przykład? No nie będę o tym mówiła, różnimy się. Dla mnie pani Witek, którą znałam z przeszłości, jest kompletnie inną osobą niż teraz jako marszałek Sejmu. No, zmieniła się? Jest inna. Ale na lepsze czy na gorsze? Wolałam tamtą panią marszałek. Małgorzata Kidowa-Błońska, wicemarszałek Sejmu i wiceszefowa Platformy Obywatelskiej, była gościem Radia Z. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu i miłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.